Witajcie, kochani, witajcie. Słuchajcie, po pierwsze sprawa taka, że kupiłam sobie trochę kosmetyków i chcę wam je pokazać, ale zanim będę wam pokazywać, chciałam wam serdecznie podziękować, powitać kilka nowych osób znowu. Powiem wam, że aż mnie dreszcz przechodzi, bo wczoraj jak nagrywałam, jak obrabiałam ten filmik, który nagrałam o tych subskrypcjach i w ogóle, to cały czas miałam takie mieszane uczucia, bo miałam mieszane uczucia, czy dobrze robię, bo to jakieś takie, nie wiem, miałam wrażenie, że to jakieś takie użalanie się nad sobą trochę, a niech to nie taki był zamiar, absolutnie, ale z racji mojego już długoletniego życia wiem, że czasem robię głupie rzeczy, takie wiecie, pod wpływem chwili. I tak było właśnie chyba to, że podzieliłam te kanały, a teraz w ogóle nie wiedziałam, co zrobić, sobie myślę, może coś się podpytam, co, kto i jak. W każdym razie niesamowicie dziękuję wam za te kilka słów, które napisaliście w komentarzach, za porady, co i jak widzicie. Ja wiem o tym, że to jest moja decyzja, ale dzisiaj mam. Normalnie od rana mam lepszy humor. Miałam bardzo dużo dzisiaj jeszcze tam zajęć jakichś tam i nie zdążyłam odpisać jeszcze na te komentarze, ale zaraz to, jak tylko skończę nagrywać ten filmik, to zaraz tam usiądę i to zrobię. Dziękuję wam. Z całego serca wam dziękuję za te porady. I tak, podjęłam decyzję, chyba że na początek te paznokcie wrzucę do tutaj do Space, bo paznokcie to też takie są trochę kosmetyczne i takie, ja nie będę tego malować jakoś, wiecie co. W ogóle to był zamysł taki, że ja będę malować paznokcie tak, o, że otworzę jakąś działalność i to chyba pod wpływem tego otworzyłam, ale dobra, ja tu się już nie chcę tłumaczyć, nie będę się tłumaczyć, bo nie chcę się tłumaczyć, bo nie, bo to nie o to chodzi. Chodziło mi o poradę i dostałam ją. I to mnie jakby znowuż zmotywowało do działania, że jednak jest dobrze. I co? I koniec. Tamten temat zostawiam. Bardzo, bardzo będę się starała, żeby już do tego nie wracać. Ale się cieszę, wiecie co? Cieszę się, że tak, że odzwały się osoby, które z którymi utrzymuję jakiś kontakt. Tak, tam. Z tymi dziewczynami, które nagrywają, i strasznie się cieszę, że odezwały się osoby, które jakby podglądają mnie, może tak po cichutku, i nigdy jeszcze nie pisały do mnie komentarze, i tutaj właśnie pod tym filmikiem napisały pierwszy komentarz. Także witam was bardzo serdecznie. Muszę wam powiedzieć, że jakoś tak gdzieś w głowie nie zdawałam sobie sprawy z tego, że właśnie oprócz tych osób, które zostawiają komentarze, są jeszcze osoby, które tak po cichutku podglądają, i ja też tak robię właśnie. I zapomniałam o tym, że takie osoby też są. Także teraz moje myślenie się jakby troszeczkę zmieni, że będę tak bardziej mówiła do wszystkich, postaram się. No, powiem wam, że to nie jest takie. Takie łatwe nagle tutaj zaczynać mówić, jakby, znaczy myśleć, mieć świadomość taką, że mówi się do dużej ilości osób. To jest nowe doświadczenie, ale dobra. Koniec. Jeszcze raz dziękuję, jeszcze raz pozdrawiam. Tutaj jeszcze chciałam dodać, że nie podziękowałam i bardzo dziękuję Madzi z Magdalenkowych Frykasów. Dziękuję ci, kochana. Gdzieś kiedyś, już jakiś czas temu. Wspomniałaś o moich kanałach i że i wtedy też jakby kilka osób do mnie zajrzało i zostało, więc jeśli kiedyś będę miała większą liczbę subskrybentów, bo teraz to jest niewiele, ale myślę, że to jest bardzo, bardzo, bardzo fajny pomysł i ten pomysł popieram i będę taki też jakby promować. Że dziewczyny jakby wspominają o innych kanałach. To jest niesamowite, bo co komu szkodzić rzucić słówko, a każda z nas ogląda innych i właśnie lubi ich. Także ja lubię bardzo Magdalenkowe Frykasy i tam was zapraszam. To kanał kuchenny, a Madzia jest tak sympatyczna, że jak tylko tam
zerknęłam na jej kanał, zobaczyłam ją i usłyszałam ją, to właśnie to jest to, że wiele razy, ja przynajmniej tak mam, że słucham, dlatego że ta osoba jest jakaś taka sympatyczna, to czasem nawet temat mnie nie interesuje, ale patrzę na nią i słucham, bo jest fajna i w jakiś tam stopniu poprawia mi humor i to przecież o to chodzi, tak? Także jeśli ja przyczyniam się komukolwiek do lepszego humoru, to bardzo się z tego cieszę, bo taki jest mój zamiar właśnie, żeby tą moją wewnętrzną radość przekazywać Wam. Dobra, koniec gadania. Byłam wczoraj na zakupach, przedwczoraj, kupiłam sobie parę rzeczy, takie drobiazgi i muszę Wam powiedzieć, że w Superdragu jest promocja kup 2, nie wiem czy na wszystko, ale na pewno na kolorowe kosmetyki, kup 2, a trzeci bierzesz gratis i powiem Wam, że byłam właśnie 2 dni temu, kupiłam sobie 2 rzeczy, poszłam z nimi do kasy, pani mi mówi, że o, ja oczywiście taka fajna, nie zauważyłam w ogóle wszystkich tych, wiecie co, tych metek, czy tam nie metek, jak się mówi. W ogóle słońce na mnie świeci, słońca nie ma, słońce na mnie świeci. Nie wiem, ale dobra, mam, dobra, jakoś będzie, nie będziecie mnie widzieć, tak. No i podeszłam do kasy i pani mi mówi, że mogę wziąć sobie trzecią rzecz gratis. No to ja sobie, no pewnie, że idę i wybiorę sobie coś i już Wam mówię. Dzisiaj byłam jeszcze właśnie dodatkowo na jakichś tam tych zakupach, bo przecież jeszcze chciałam różne rzeczy. I dzisiaj już się bardziej skupiłam, muszę Wam powiedzieć. To jedna rzecz, bo tam jest oczywiście tak, że za te 2 droższe rzeczy się płaci, a tą trzecią tańszą się dostaje gratis, to tak już jest, nie? Ale dzisiaj jestem mega zadowolona, bo chciałam pomadkę. Jakoś tak brakowało mi pomadki, którą można by było się tak, wiecie, bez lusterka nawet maznąć. Coś, co nie będzie zostawiało jakichś takich bardzo śladów, żeby się starać, żeby było bardzo, bardzo dokładnie. I tak. Aha, i dzisiaj byłam jeszcze, część zakupów to jest taka, wiecie co, nie, takie tam rzeczy, typu na przykład dzisiaj byłam jeszcze w Lidlu, żeby kupić sobie coś, masło, bo wczoraj mąż był na zakupach i zapomniał kupić masła, więc ja dzisiaj poleciałam szybko i oczywiście kolejny krem do rąk sobie kupiłam, bo ten jest najlepszy. Jak dla mnie, ten jest najlepszy i ten koncentrat na dwór, jak się idzie, to jak idę właśnie na mecz i stoję tam w ogóle 2 godziny i wiatr wieje i muszę klaskać, to nie mogę mieć jakoś tak, wiecie co, no nie, no mogę mieć rękawiczki, ale tak, na dwór tamten koncentrat jest super, taki SOS, a ten do domu też jest super i fajnie pachnie i ten chyba najbardziej mi się sprawdza, więc polecam 75 pikaczy, jeśli ktoś nie oglądał mojego wcześniejszego filmu, gdzie było bardzo dużo kremów, ja kremy do rąk, tak, testuję namiętnie, bo ja bardzo lubię do rąk, do stóp, do buzi też lubię, ale tutaj jestem trochę taka daleka, dobra. I co, jeszcze byłam w Wilkinsonie wczoraj i kupiłam sobie pilniczek do paznokci, taki bardziej ostry. I kupiłam sobie z Essence wczoraj taką beżową pomadeczkę, która mi się otworzyła w torebce i złamał się czubek już na dzień dobry, nie mam, ale jeszcze trochę mi zostało. Fajna, mięciutka, bardzo się, tylko 1,5 funta za nią dałam. Że to jest taka, tak, no właśnie, tu żeby robić zbliżenia, to taka beżowa kredeczka do tej linii wodnej. Nigdy nie miałam, kiedyś jak byłam młoda, to miałam białą, ale teraz jak dziewczyny mówią o tym, że trzeba mieć cielistą, to właśnie taką cielistą sobie zakupiłam. I taka zwykła w drewienku była chyba za 2,5 funta, a taka wysuwana była za 1,5 funta, nie wiem, być może gramatura jest mniejsza, tego, na to nie zwróciłam uwagi, bo jak zobaczyłam, że jest wykręcana i nie będę musiała jej ostrzyć, to po prostu od razu ją wzięłam, bo nie lubię ostrzyć kredek, uważam, że się też marnują przy ostrzeniu, wiecie, zużywają się, nie? I co jeszcze mam? Słuchajcie, dobra, aha, i jak byłam w Wilkinsonie jeszcze, to kupiłam sobie takie fajne, myślę, że super fajne, rzęsy. Super fajne rzęsy, oczywiście, dobra, tu będzie pewnie słabo widać, bo się okno odbija gdzieś tam. Są bardzo, bardzo delikatne, naturalne, w sensie taki ten,
Natural Lashes, właśnie, tak się nazywają. Dałam za nie tylko 95 pikaczy, więc w ogóle kolejna rzecz, na której będę się uczyć, tak? Wiem, powinnam sobie kupić Artel, ale jeszcze do nich nie dorosłam. Dobra, także na pewno się pokażę, na pewno się pokażę. No i słuchajcie, teraz tak, co kupiłam sobie jeszcze? Aha, jeszcze w Wilkinsonie kupiłam sobie tego. Jak się nazywa? Donut, czyli taki, wiecie, mały, bo mam włoskie i lubię koczki, więc kupiłam sobie taki coś. I teraz tak, podzielę na trzy rzeczy. Aha, jeszcze w Wilkinsonie kupiłam sobie jeszcze Snowflakes Eyeshadow. Bardzo, bardzo chciałam rozświetlacz, tak? Chciałam rozświetlacz i szukałam już rozświetlacza, mówiłam Wam o tym. I wszystkie rozświetlacze są w kolorze złotym, takim żółtym, albo takim bardziej brązowawym, albo skąd słońce świeci. Okej, teraz lepiej. Co mówiłam? Aha, i właśnie te rozświetlacze były zawsze takie żółte albo w róż wpadające. I taki mam też ten z Bobbi Browna zestaw do takie, to jest taki róż, ale ten górny, on jest taki paseczki, kurczę, nie mam go tutaj, więc nie pokażę Wam, ale ja Wam go jeszcze pokażę, bo go jak lubię bardzo, ale lubię go tylko tutaj na ten, a tutaj na to rozświetlenie zawsze marzył mi się taki biały, czyli taki no biały właśnie, taki snowflakes, i to jest coś takiego, i to pokazywała właśnie tutaj Paula for Beauty, tak się nazywa, i bardzo piękne robi makijaże, w ogóle to jest tak piękna dziewczyna, też Was do niej zapraszam. I to jest takie coś, co robi faktycznie taką taflę, że no właśnie, widać z daleka. I tu jest naprawdę niewielka ilość i robi taką taflę, że myślę, że właśnie do wewnętrznego kącika będzie super i po prostu jest mega, mega. I takie coś chciałam. I właśnie najpierw byłam w Wilkinsonie i zapomniałam o tym, że kupiłam sobie rozświetlacz i poszłam do Super Draga i kupiłam sobie takie coś. Słuchajcie, paletka Makeup Revolution Color Chose? Nie wiem. W każdym bądź razie byłam zainspirowana paletką. Nie powiem Wam, jak się ta paletka nazywa, ale była strasznie droga. Ja zawsze chciałam mieć kolorowe cienie, takie na dokładkę troszeczkę. Nie tak, żeby tak, wiecie, strasznie kolorowo. Ach, no i właśnie, tutaj jeszcze powiem, że tą paletkę kupiłam, taką kropelkę, która przepełniła czarę, żeby kupić w końcu coś takiego, było zdjęcie Anny Marii Vita na Instagramie z takim fioletem i po prostu pomyślałam sobie, nie no kurczę, muszę iść i po prostu muszę mieć takie fajne kolory, bo ja, tak jak widzicie, jestem dojrzała, ale tylko wizualnie, bo tak w ogóle to ja jestem taka trochę wariatka i bardzo lubię kolorowe rzeczy. Mam mnóstwo kolorowych czapeczek, nie jestem taka stonowana kobieta, tylko jestem taka kolorowa wariatka. Powiem Wam szczerze, że od 2 dni leży i nie mam czasu do niej zajrzeć. Wygląda oczywiście fajnie. I co? Zaglądamy do środka, nie? No właśnie. I wow! Chcecie zobaczyć to? Wow! Ja nie widzę w podglądzie teraz. O, teraz widzę. Dobra, to już Wam pokazuję. Zobaczcie, co to jest. I była jeszcze jedna z tych takich tradycyjnych, która ma cienie w takich paseczkach tylko włożone, ale nie były perłowe. W sensie nie były. O, mama. Ale jazda, słuchajcie. Będzie się działo. Tutaj na tym lustereczku są... Aha, nie. Nie na lustereczku, tylko tu mam taki...
nie wiem co to jest, taka folia z nazwami, z nazwami tych cieni. I powiem wam tak, wow. I piękne duże lusterko, piękne duże lusterko, tak? Także, tak, to mnie kosztowało, słuchajcie, 6 funtów bodajże. Wcześniej chyba było 8 i właśnie była jakaś promocja i teraz kosztowało 6. I do tego kupiłam sobie Brown Drama i tu byłam z polecenia, wzięłam to z polecenia Angel, Rock Angel. I muszę wam powiedzieć, to już używałam. Tak, jest ok. Ja nie wiem czemu, ale ja bym lubiła, bo to jest dark blond, a ja bym chciała mieć coś jeszcze ciemniejszego, takiego, ja nie wiem czemu, ale ja jakoś miałam tak zakodowane, że Rock Angel mówiła, że to jest grafitowe. Ja bym coś takiego grafitowego chciała. Być może powinno być tam grafitowe, ale ja tam, w sensie na półce w sklepie, ale ja nie widziałam i wzięłam to, bo to było jakby najciemniejsze z tych, które tam były. I powiem tak, to jest taka szczoteczka, to już wszyscy pewnie znają takie coś. I jaka jest fajna rzecz, ja mam takie, takie tusze do brwi z, to jest Maybelline, a ja mam z Revlon, tak? Dobrze mówię? Z Revlon chyba, z Rimmela, i tamte, tak, z Rimmela mam, i tamte tusze do brwi, ja mam przezroczysty i brązowy, one są beznadziejne, słuchajcie, no, beznadziejne są, bo przezroczysty robi się jakiś taki, jakby, nie wiem, kisiel to był? Tak za grubo się go nakłada, czasem gdzieś jakieś kawałki, co w ogóle jest nie teges. I on, ten przezroczysty jest w przezroczystej buteleczce i widać jak się zrobił taki mętny, a ja mam go całkiem niedługo, więc nie ten. Tu jest napisane, że to niby 6 miesięcy, więc ja na tamtym pewnie też jest 6 miesięcy i ja na pewno 6 miesięcy może go nie mam. W każdym razie on zaraz krótko po otwarciu zrobił się jakiś taki mętny i nie bardzo mi tamten odpowiada, a ten jest taki, że ta szczoteczka jest bardzo drobniutka, pięknie rozczesuje brwi i co? I co najważniejsze, nie nakłada grubej ilości, przynajmniej na razie, póki jest świeży, nie wiem jak będzie później, ale na razie jest fajny, bo rzęsy dość długo, brwi dość długo utrzymują kształt, jak je uczeszemy i faktycznie bardzo mało zostaje na brwiach, na włoskach, ale można to troszeczkę podbudować nakładając drugi albo nawet trzeci raz. I tak, póki co jest ok. Może jakoś, wiecie co, strasznie dupy nie urywam, że tak powiem, bo jeszcze bym sobie coś innego wymyśliła, ale póki co jest na pewno dużo lepszy niż tego, co niż te z Rimmela i w sumie nie taki drogi, bo ten kosztował mnie chyba coś niecałe 5 funtów, więc ok. I tak, jak podeszłam z tymi dwoma rzeczami do kasy, pani powiedziała szybko, że mogę iść. Czasu nie miałam, bo chleb miałam w domu, żeby włożyć do pieca, więc musiałam szybko wracać do domu i pobiegłam. I zapomniałam, że mam ten rozświetlacz i kupiłam następny. Jeszcze go nie otworzyłam, ale wiem, że jest lekko w różu, ale taki tylko delikatnie w różu. I to jest highlighter, tak, taki piękny, właśnie może bym go tu otworzyła, jak się uda na szybko, albo się nie uda, przepraszam, że nie mam rozpakowanych tych rzeczy, ale po prostu chciałam tak szybko to nagrać i podzielić się z wami, bo wtedy jest największa taka radość, wiecie, nie? No dobra, nie wiem, aha, jest, dobra, jest piękny, w sensie taka fajna, zobaczcie, taka fajna tekstura jest i jest mega, dobra, i tutaj wam zrobię tu i on jest, no dobra, wiecie co, no fajny jest, no właśnie, ale nie jest taki błyszczący jak ten, bo tego tu teraz wam pokazuję, no właśnie, mam za daleko. Dobra, teraz tu wstawię
tej strony lampy świecą, więc tak. Ten to jest właśnie ten z Revolution, Make Up Revolution też. O, nawet. No dobra, myślałam, że wzięłam z Mua, wzięłam z Make Up Revolution. Widzicie, jaka jestem fajna. Więc to jest ten, a tutaj, o tu na kciuku mam ten cień z Essence. I powiem Wam, że no różne są. Różne są. Ten się tak nie świeci w ogóle. Ten rozświetla, ale tak mało błyszcząco. A ten to normalnie jest jak lustereczko. Fajne, fajne. Ja lubię takie rzeczy. I dobra, i dzisiaj. A dzisiaj byłam. Dzisiaj byłam. Tak już bardziej, wiecie co, miałam sobie kupić puder, ale nie mogłam się zdecydować, taki transparentny, nie mogłam się zdecydować, który wziąć i ostatecznie nie wzięłam znowu dzisiaj, więc pewnie będę musiała iść jeszcze raz i jeszcze raz, ale wzięłam sobie pomadkę z Revlon i oczywiście też nie mam jej rozpakowanej. Ja teraz pootwieram to wszystko i wytnę to otwieranie. Dobra, dobra, pootwierałam, więc mogę Wam pokazywać. Kupiłam sobie pomadeczkę z Revlon i to jest 001 Pink Truffle. Truffle. Różowa trufla. Jak się fajnie nazywa. I powiem Wam, że kolor bardzo mi się spodobał. Myślę, że to będzie właśnie pomadka, która... Już Wam tutaj... myślę, że to będzie właśnie pomadka, którą będzie można się malować bez lusterka. Właśnie o coś takiego mi chodziło. To jest nabłyszczone, to jest czuć pod tym, że to jest coś, co nie będzie bardzo trwałe, ale będzie takie właśnie tłuste i nawilżające i chyba właśnie o coś takiego mi chodziło. Zobaczymy, bo ja powiem Wam szczerze, tak to wygląda. Myślę, że właśnie... Taki naturalny, ale lekko taki, lekko podkręcający naturalny kolor ust, myślę. I myślę, że właśnie taki nawilżający. Takie coś chciało mi, spodobała mi się ta konsystencja, więc jest. I mam jeszcze 003 Matte Antique, po prostu, z Gosh. Pięknie wygląda. Z Gosh mam... Tylko chyba jeszcze i to jest taki kolor i taka fajnie jest tutaj wytłoczona nazwa Gosh i ten kolor jest też fajny. No, myślę, że ten będzie mi się bardzo podobał. Ten jest taki błyszczący, taki, powiem Wam, że ja lubię, teraz też mam błyszczyk taki. Z Estée Lauder, co prawda uwielbiam błyszczyki z Estée Lauder, bo muszę Wam powiedzieć, że nie każdy lubi, tak jak każde inne kosmetyki, nie każdemu pasują. Mi błyszczyki z Estée Lauder osobiście nawilżają usta właściwie na cały dzień, po prostu uwielbiam, i dlatego ta pomadka była taka tłusta i myślę, że sobie, że będzie mi właśnie tak natłuszczała usta, a na okres zimowy ja czegoś takiego bardzo potrzebuję i ten kolor z Gosha jest po prostu chyba właśnie takim kolorem, który bardzo, bardzo bym mi odpowiadał, taki ciemny, brudny, ale nie róż, to nie jest, no właśnie taki antyk się nazywa, piękny, myślę, że kurde. Nie wiem, jak to będzie na ustach. Jest niby matowa i niby tak jak tutaj ten, to się trochę ściera, ale mnie to nie przeszkadza. Muszę Wam powiedzieć, że u mnie najważniejsze jest trwałość też, ale najważniejsze, żeby mi nawilżała usta. Po prostu nie zdzierżyłabym pomadki, która mi wysuszy usta, bo po prostu nie. Dobra, bo już czas leci, leci, leci. Kupiłam sobie takie coś z Maybelline Anti-Age The Eraser Eye Perfect and Cover Concealer Light. Wszyscy już pewnie go znają, bardzo dużo osób bardzo go lubi i pomyślałam sobie, że czas spróbować, bo właśnie pod oczami nieciekawie to wygląda, także ten. I tusz, bo pobiegłam po tusz dzisiaj chyba najbardziej i muszę Wam powiedzieć, że kupiłam sobie taki ten tusz, bo miał najfajniejszy opis, bo wydłuża, podkręca i odżywia i nie wiadomo co jeszcze.
W każdym razie wake me up z witaminami. Wszyscy na pewno znacie to. Szczota jest mega, w ogóle taka wielka i nie jest silikonowa. Tam można było pomacać te szczoteczki. Ona jest, ta szczoteczka jest dość sztywna. Ja lubię takie sztywne szczoteczki, bo jak robię rzęsy, na przykład teraz ostatnio mam taką próbeczkę z Klinika i ona jest tak miękka, że ja mam wrażenie, że ona mnie tak, tak mimizia tylko, a ja to lubię takie czesanie rzęs i szukałam twardej szczoteczki. Właśnie mam taką szczoteczkę w taką fajną, twardą szczoteczkę mam w tuszu z Gosha teraz. Ten, który niby tam w 2 tygodnie miał mi sprawić, że moje rzęsy urosną, ale tak, tak jak zwykle i przeważnie to bywa, nie urosły, to i ten tusz powoli zaczyna wysychać i pomyślałam sobie, że teraz skoro jest promocja, to dobry czas, żeby kupić sobie właśnie tusz. I taki tusz kupiłam, gratis dostałam pomponik, także tak. Śmieszne. Pomponik jest pomponikiem do kluczy. Wybrałam sobie biały, fuj, który się sypie, ale pomyślałam sobie, że fajny jest. Fajny jest, dobra. Jak nie ja, to dzieciaki będą się bawiły. To wszystko. Parę rzeczy, takich sobie tam rzeczy, ale cieszę się. Wszystko na dzisiaj, kochani. Cieszę się bardzo, dziękuję Wam bardzo, że poprawiliście mi humor, cieszę się, mam właśnie fajny humor i tym dobrym humorem chcę się z Wami podzielić, podziękować Wam, życzyć Wam wszystkim dużo zdrówka i pięknego dnia i pięknego weekendu, bo pewnie się już w ten weekend nie zobaczymy, także to tyle na dzisiaj, buziaki, na razie!